Dobrze, to będziemy rozpoczynać. Tak, bo dojechało parę nowych osób, to tak pokrótce powiem, o czym wczoraj mówiliśmy, żeby też dla powtórzenia dla nas było. Więc wczoraj, a przepraszam, zanim wczoraj, to najpierw czas na reklamę. Ja tu mam takie dwie książeczki, to są takie przykładowe książeczki od takiego pastora, który się nazywa Robert Fim. Ja się osobiście od niego bardzo, bardzo dużo nauczyłem. Niestety on już odszedł do nieba w 2003 roku, ale zostawił ogromną ilość bardzo dobrych materiałów. Jedna to jest Plan of God. To jest po angielsku, także dla angielskojęzycznych, albo jak ktoś ma kogoś, kto mu poczyta, potłumaczy, też można. I w tej książce jest właściwie to, o czym dzisiaj mówiliśmy. To jest taka cieńsza wersja. Większa wersja tego uzupełniona się nazywa Spirituality by Grace. I też dużo, dużo z tego jakby zaczerpnąłem do tych wykładów, co mieliśmy. I inny przykład takiej bardzo fajnej jego książki to jest Faith Rest Life, czyli życie jakby odpoczywania w wierze. On mówi, jak stosować Boże obietnice, jak przypominać sobie Boże obietnice, Boże atrybuty, Boży charakter w różnych problemach, próbach, po to, żeby pamiętając o tym się nie chwiać, nie panikować, ale móc jakby stabilnie dla chwały Bożej przejść przez wszystko. I jeszcze jedna, to jest książka innego autora, Mark Masser. On jest misjonarzem na Ukrainie, w Białorusi, w Armenii, też w Stanach. I on napisał komentarz do listu do Hebrajczyków. On się nazywa Gniew albo Odpocznienie, czyli Święci w rękach gniewnego Boga. Ta książka przedstawia troszkę inną perspektywę na list do Hebrajczyków niż może to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ale według mnie jest naprawdę świetna i ona pokazuje to, jak połączyć ostrzeżenia listu do Hebrajczyków z tym, o czym wczoraj mówiliśmy, czyli wieczne bezpieczeństwo zbawionych. Także polecam. Mark Masser, Wrath or Rest to się nazywa, Gniew albo Odpocznienie. I ostatnio, właśnie wczoraj, mówiliśmy o naszym życiu duchowym, mówiliśmy o takich podstawach tego, co to jest wzrost, jak chrześcijanin wzrasta, na czym to polega. Mówiliśmy o trzech fazach zbawienia. Pierwsza faza to jest usprawiedliwienie, przeszła faza, my zostaliśmy uratowani od gniewu Bożego przez wiarę w Pana Jezusa bez uczynków. Biblia mówi, że zostaliśmy zbawieni. Biblia również mówi o tym, że jesteśmy zbawiani, jesteśmy ratowani od wpływu grzesznej natury, od władzy grzechu. Biblia nas uczy, że my w Chrystusie jesteśmy wolni od grzechu, że my jesteśmy uwolnieni, należymy do Chrystusa, ale Paweł w liście do Rzymian ostrzega nas przed tym, że my się możemy dobrowolnie poddać grzechowi zamiast oddawać się Bogu, oddawać się grzechowi. I Paweł mówi, że są bardzo niedobre konsekwencje tego dla naszego życia duchowego, dla naszego życia nawet fizycznego, jak również jeżeli chodzi o naszą nagrodę później na sądzie Chrystusowym. I w końcu mamy trzecią fazę zbawienia, to jest uwielbienie, nasze zmartwychwstanie przy pochwyceniu, albo nasze przeniesienie do nieba, jeżeli przy pochwyceniu będziemy żywi, i uwielbienie naszych ciał. I to jest trzecia faza, to jest nasze przyszłe zbawienie. Paweł mówi w liście do Rzymian, że bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Mówiliśmy również o takich rzeczach jak, już tu sobie wrócę, jak cielesność i duchowość. Mówiliśmy o tym, co to znaczy być napełniony duchem, jak wygląda napełnienie duchem, co to jest. I mówiliśmy, że duch nas napełnia pewną treścią. To znaczy, że duch nas wyposaża, duch nam daje pełne wyposażenie, pełne wsparcie
przez Słowo Boże do tego, żebyśmy mogli żyć duchowym życiem. Porównaliśmy Kolosan i Efezjan i widzieliśmy, że rezultaty napełnienia duchem i rezultaty napełnienia Słowem Chrystusowym są dokładnie takie same. Więc duch nas wypełnia Słowem Chrystusa i przez to nas wyposaża do, powiem tak, egzekwowania Bożego planu dla naszego życia. On w trudnych sytuacjach, kiedy musimy podjąć decyzję, przypomina nam słowo, prawdę biblijną, której się nauczyliśmy i w tym momencie stoimy przed decyzją, czy my zastosujemy to słowo, czy zrobimy po swojemu, równa się zgrzeszymy i będziemy musieli to wyznać, żeby znowu wrócić do społeczności. I właśnie wczoraj widzieliśmy tą zasadę, że my możemy być albo napełnieni duchem, albo możemy chodzić w ciele, możemy żyć według grzesznej natury. Widzieliśmy, że nasza pozycja w Chrystusie jako zbawionych jest wieczna, zbawienie nie można stracić. Ale na tej ziemi możemy albo chodzić w duchu, albo chodzić według ciała. Paweł mówi, postępujcie według ducha, a nie będziecie spełniać grzesznej natury, bo duch pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. Więc wierzący w tym życiu muszą codziennie, wiele razy dziennie podejmować decyzje, czy będą chodzić według ciała, czy według ducha. Jeżeli chodzą według ciała, to produkują uczynki ciała. Jeżeli chodzą według ducha, to Duch Święty sprawia owoc ducha. I za każdym razem, kiedy upadamy, za każdym razem, kiedy grzeszymy i mamy nadzieję, że to jest jak najkrócej te momenty, ale kiedy grzeszymy, to wyznajemy, jak tylko jesteśmy świadomi, że zgrzeszyliśmy, wyznajemy, wracamy do społeczności, wracamy do chodzenia w duchu i znowu nasze chrześcijańskie życie możemy kontynuować. Widzieliśmy, że żeby powrócić do społeczności musimy wyznać. 1 Jana 1,9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Czyli kiedy jesteśmy w tym stanie cielesności, zgrzeszyliśmy, orientujemy się o tym albo wiemy i musimy wyznać, przychodzimy do Boga, wyznajemy, to znaczy zgadzamy się z Bogiem na temat tego, co zrobiliśmy, nazywamy grzech po imieniu i w tym ułamku sekundy, kiedy to się dzieje, na podstawie ofiary Chrystusa Bóg nam przebacza. I w taki sposób wracamy do chodzenia w duchu. Czyli staramy się, żeby momenty cielesności były jak najkrótsze, żeby konsekwentnie, systematycznie chodzić w duchu, bo jeżeli robimy to konsekwentnie, systematycznie, regularnie wracamy do społeczności, to z biegiem czasu Słowo Boże, Duch Święty redukuje grzeszną naturę, że tak powiem, jej wpływ i możemy coraz dłużej pozostawać w tym stanie chodzenia w duchu. Nasz nowy człowiek się coraz bardziej umacnia i powiem tak, trudniej jest zgrzeszyć, trudniej jest wyjść ze społeczności. Jeżeli ktoś spędza większość czasu w cielesności, to on nie widzi różnicy. Ale ktoś, kto chodzi w duchu systematycznie, on od razu widzi, że coś jest nie tak, kiedy jest w ciele. Jemu jest niedobrze i on chce wyznać, chce wrócić. Tak jak Piotr, on rzucił się do tej zimnej wody i jemu było obojętnie, bo on chciał wrócić do Pana. Dobrze, więc to takie krótkie powtórzenie, przypomnienie. A dzisiaj, widzicie, że tutaj różne rzeczy musimy przeskoczyć, bo nie ma opcji, żebyśmy to w dwóch wykładach wszystko zrobili. Dzisiaj zobaczymy na jeszcze dwie rzeczy. Teraz zobaczymy na fałszywe kryteria duchowości, a później zobaczymy na odnowienie umysłu. Biblia nas uczy, że potrzebujemy odnowić umysł i zobaczymy, jak to dokładnie się dzieje, bo to jest narzędzie do wzrostu. Duch Święty przez Słowo odnawia nasz sposób myślenia i wzrastamy w tym momencie. Ale dobrze, więc najpierw fałszywe kryteria duchowości. Są cztery, można wyszczególnić, pewnie ktoś może też jakieś inne mieć, ale takie główne cztery. Moralność, emocje, zewnętrzne postawy i wyjątkowe doświadczenia. Przez te różne rzeczy ludzie chcą oceniać, kto jest duchowy, kto nie, kto wzrasta, kto nie. I to jest często bardzo zwodnicze, a nie tylko zwodnicze, ale i krzywdzące dla naszych braci, sióstr, którzy chodzą z Panem, ale po prostu nie są tacy jak my. Nie wszyscy jesteśmy kwadratowi. I pierwsza rzecz to jest moralność.
I wiadomo, moralność jest ważna. Niemoralne zachowania niezgodne z Bożym prawem są grzechem, więc nie chodzi o to, że moralność jest nieważna i nie mamy zwracać uwagi na grzech, nie mamy zwracać na to uwagi. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że przez moralność samą w sobie, tylko patrząc na to, czy ktoś, jak się ktoś zachowuje, ja jeszcze nie mogę ocenić, czy on jest duchowy, nawet nie mogę ocenić czasem, czy on jest zbawiony. Tak jak wczoraj podawałem ten przykład, jak mój tata był w szpitalu. Dwóch ludzi, którzy nie rozumieli Ewangelii, zagorzali katolicy, nie wierzyli w zbawienie z łaski przez wiarę, w sakramenty i te wszystkie rzeczy. Maria pełną parą. Ale oni tak zewnętrznie mówili o Panu Bogu, chwała Bogu, Bóg ma wszystko pod kontrolą, coś tam nawet modlili się tak normalnie swoimi słowami, jakby o mojego tato, o jego operację. Tata mówi, no bracia w Chrystusie, ale wystarczyło troszkę więcej wejść w detale. Okazało się, że oni pojęcia nie mają o Ewangelii prawdziwej. Oni są bardzo dobrymi ludźmi w naszym ludzkim pojęciu, w porównaniu z innym, gorszym od nich człowiekiem, ale nie są zbawieni, mimo że są moralni. Więc tu trzeba bardzo uważać, i tak jak też wczoraj już to poruszyliśmy, to, że ktoś jest słodki, miły i uprzejmy, jeszcze nie znaczy, że jest moim bratem. Ja muszę się upewnić co do jego zrozumienia Ewangelii najpierw. I również druga kwestia jest taka, że życie chrześcijańskie to nie jest tylko moralność, to jest coś dużo więcej niż moralność. Dlaczego? No, na przykład to, co Pan Jezus nam mówi w kazaniu na górze. Ja nie tylko nie robię komuś krzywdy, ale kocham go miłością Bożą. Powiedzmy, mam jakiegoś kogoś, kto mi ciągle działa na nerwy, depta po odciskach i tak dalej. I moralność ludzka, takie ludzkie dobro, to znaczy, we mnie się gotuje, ja myślę o nim wszystkie rzeczy, jakie mogę tylko o nim pomyśleć i nazywam go wszystkimi imionami, jakie mi przyjdą do głowy, ale żeby nie wchodzić w konflikt, zewnętrznie się powstrzymuję i albo z nim nie rozmawiam, albo się uśmiecham i idę dalej i se myślę, spadaj na drzewo i tak dalej. Więc to jest ta ludzka norma. Ale Boża norma jest taka, że ja go kocham miłością Bożą. Pan Bóg mówi, miłujcie swoich nieprzyjaciół, bo wasz ojciec miłuje swoich nieprzyjaciół, czyli ludzkość. Więc według Bożej normy ja nie tylko zaciskam zęby i nie mówię mu czegoś albo go nie nokautuję, ja się za niego modlę. I trudno jest się za kogoś modlić i nazywać go wszelkiego rodzaju rzeczami. Więc to jest coś więcej niż ludzka moralność. To jest wewnętrzne usposobienie, gdzie ja mam tą bezwarunkową Bożą miłość, która nie jest oparta na obiekcie miłości, ale na tym, że ja jestem dzieckiem Bożym, ja naśladuję mojego Ojca, Pan Jezus umarł za tego człowieka i ja decyduję nie mieć do niego urazy, gniewu, żalu, chęci zemsty, zawiści, ale modlić się za niego, usłużyć mu i traktować go z szacunkiem. Więc to jest coś więcej niż moralność. Widzimy też, że na przykład nie tylko nie kradnę, ale nie żywię zazdrości i zawiści. Nie tylko nie ukradnę sąsiadowi Porszaka, ale też nie myślę, o, dziad jeden nakradł się i teraz ma. Ja wiem, że on nie płaci podatków i dlatego to ma, ja muszę harować po 12 godzin. Nie, ktoś, kto przestrzega naprawdę tego przekazania, kto ma to Boże nastawienie w sercu, on sobie pomyśli, dobrze, jak mu Pan Bóg błogosławi, niech ma, niech się tym cieszy. To nie jest tylko to, że ja idę się do sąsiada, uśmiecham, a w głębi duszy sobie myślę, ty złodzieju jeden. Tylko ja naprawdę mam tą postawę, to jest sprawa Pana Boga, komu i jak błogosławi, niech się facet tym cieszy. I ostatni przykład, nie tylko nie cudzołożę fizycznie, ale też nie mam czyste myśli i pilnuję oczu. To, co Pan Jezus powiedział, nie wystarczy, że nie zrobisz fizycznego aktu. Mówi, jeśli pomyślałeś, to cudzołożyłeś w swoim sercu. Więc Pan Jezus dla wierzących
i dla swoich uczniów przed erą Kościoła, i dla wierzących w Królestwie, i dla nas dzisiaj, wynosi normę na szczyty możliwości i mówi: to jest mój standard dla was. I ktoś powie: ale to jest niemożliwe zupełnie. No, na pewno to jest niemożliwe. To jest tylko możliwe, jeżeli ktoś chodzi w duchu. Poza Duchem Świętym rzeczywiście to jest niemożliwe. Więc moralność, taka ludzka, zwykła moralność, to jest fałszywe kryterium duchowości, czy nawet oceny czyjegoś zbawienia, możemy się pomylić. I po drugie, chrześcijańskie życie to jest coś dużo więcej niż zwykła moralność. Owoc ducha się przejawia w czymś więcej niż tylko właśnie w czasem w takiej postawie hipokryzji względem innych ludzi. Druga rzecz to są emocje. I dzisiaj jest bardzo wielkie zamieszanie. Ja myślę, tak począwszy od XIX wieku, gdzieś w połowie XIX wieku do dzisiaj, dzisiaj jest katastrofa, jest wielkie zamieszanie co do emocji. Dlatego, że ludzie przemienili priorytety. Oni mają emocje jako coś, co ich kieruje. Emocje to jest kapitan za sterem. Przychodzą do zboru, pierwsze pytanie: jak się czujesz? Co poczułeś? Co przeżyłeś? A nie: co myślisz? I to jest pomyłka. Emocje nie zostały stworzone, żeby sterować. Emocje zostały stworzone, żeby reagować. Na przykład Dawid. Wiemy, że Dawid, on nie był na pewno pozbawionym odczuć emocji klockiem drewna. On był bardzo emocjonalny, on bardzo przeżywał różne rzeczy. Widać w jego psalmach, on był cały taki wrażliwy, bardzo taki czuły. Kiedy przynosili Arkę do Jerozolimy, on tańczy przed Panem, nawet jego żona go za to wyśmiała. Ale on ma bardzo dużo w sobie takiej pasji, takich emocji, tego wszystkiego, tylko że to Dawidem nie steruje. No może z drobnymi wyjątkami, ale tak całościowo patrząc na jego życie, to Dawidem nie steruje. Dlaczego, jak widzimy w psalmach, on ma te emocje? On sobie przypomina, kim Bóg jest, co Bóg zrobił. On najpierw jakby ma treść w umyśle, ma czymś napełniony umysł, doktryną, Słowem Bożym, prawdą Bożą, i na tą prawdę emocje reagują. On sobie przypomina, że Bóg jest wierny, że Bóg jest suwerenny, że Bóg jest wszechmogący, Bóg jest miłosierny. Co Bóg dla niego zrobił, jak go przez około 12 lat chronił przed Saulem i tak dalej. I w tym momencie jego emocje na to reagują. Ale gdyby było na odwrót, gdyby się kierował emocjami, on by zabił Saula przy pierwszej okazji. On by zrobił wiele innych rzeczy, którą podpowiadają normalne emocjonalne reakcje ludzi, którzy się emocjami kierują. Więc zawsze musimy postawić myślenie na pierwszym miejscu, a nie emocje. Bo emocje są subiektywne, przychodzą, odchodzą i później mamy sytuację, gdzie mamy chrześcijan, którzy żyją od konferencji do konferencji, od eventu do eventu, od bodźca do bodźca, który ich wyniesie na emocjonalny haj, a we wtorek już jest... Bo nie ma treści. Jest dużo, powiem tak, refrenów powtarzanych, jest dużo rączek do góry, jest dużo wszystkiego, ale nie ma treści i na tym nie da się daleko ujechać. I to jest bardzo subiektywne. Emocje się zmieniają w zależności od okoliczności. Więc musimy postawić myślenie na pierwszym miejscu i treść w umyśle, i emocje na to powinny reagować, a nie nami kierować. Dlatego na przykład staramy się, żeby w zborach uwielbienie przez pieśń, przez muzykę miało swoje miejsce, ale proporcjonalnie to Słowo Boże ma priorytet, nie muzyka. Bo w muzyce nasze emocje mogą zareagować na słowo głoszone. Pieśń może wyrazić prawdę doktrynalną, a jeżeli nie ma tej prawdy, to pieśń będzie refrenem powtarzanym 28 razy. Mamy trzecią rzecz, zewnętrzne postawy. Bardzo często się ocenia duchowość po tym. Na przykład ktoś jest uśmiechnięty, zadowolony, skacze i tak dalej, jak jelonek na łące, i ktoś myśli: o, to jest duchowy brat. A ktoś ma inny temperament i nie jest taki
uśmiechnięty zawsze, radosny i chwała Bogu, bracie, i tak dalej. O, to jest nieduchowy brat. To wszystko zależy w dużej mierze od temperamentu człowieka, od charakteru człowieka. To nie jest kryterium duchowości. Ktoś może chodzić w duchu i się nie uśmiechać. Serio. Niektórzy tak mają. A ktoś inny może się uśmiechać i być całkowicie cielesny i to jest nic innego jak chwilowe jego tam dobre samopoczucie. Inne kryteria duchowości, ktoś, nie wiem, chodzi do kina lub nie chodzi do kina. Gra w gry komputerowe albo nie gra. Albo to jak się ubiera. Chodzi do, nie wiem, sklepu, który ma rzeczy markowe, albo chodzi do tak zwanego grzeboka, second handu. No to ten, który chodzi do second handu i, nie wiem, jeździ Warburgiem, jest duchowy, a ten, który jeździ Mercedesem i ma garnitur za 5000, jest nieduchowy. Może być, że jest nieduchowy, ale nie musi tak być. Więc trzeba uważać, żeby po tych zewnętrznych rzeczach, które zwykle są kwestią albo gustu, albo osobistego wyboru, nie oceniać drugiego człowieka. Ktoś może korzystać z błogosławieństwa, które Bóg mu dał, ale on wcale nie musi mieć miłości do pieniędzy i nie musi polegać na pieniądzach. On może mieć dobrą relację z Bogiem. A ktoś może być biedny i w naszych oczach duchowy, bo jest taki skromny i może być pełen chciwości, zawiści, zazdrości i wszystkiego innego. Więc trzeba uważać, żeby po tych zewnętrznych rzeczach nie oceniać pochopnie. I czwarta rzecz, wyjątkowe doświadczenia. I są skrajne przypadki, jak na przykład w ruchu zielonoświątkowym czy charyzmatycznym, kiedy ktoś ocenia duchowość przez to, że zostałem ochrzczony Duchem Świętym w niebiblijnym zrozumieniu, to znaczy mówiłem językami, miałem wyjątkowe przeżycie i było uhu! I ludzie myślą, o, on jest duchowy, bo miał to wyjątkowe przeżycie, ziemia się trzęsła i ogień spadał z nieba. A ten drugi jest nieduchowy, on jeszcze musi się modlić, pościć i prosić, żeby otrzymał drugie błogosławieństwo i wrócił piąty bieg w duchowym życiu. No nie, to jest akurat skrajny przypadek, chyba nikt z nas tutaj się z tym nie zgadza, ale ludzie tak oceniają i to wprowadza ogromne zamieszanie i bardzo krzywdzi wielu wierzących. Wielu wierzących nie umie wzrastać, bo czeka na jakieś drugie błogosławieństwo, które mu wmówili, że musi otrzymać. Mamy bardziej typowe błędy. Na przykład ktoś ma jakąś emocjonalną reakcję, powiedzmy, przy zbawieniu. On bardzo dużo płakał, mnóstwo łez się wylało i tak dalej. On przeżywał 3 dni, no on został naprawdę zbawiony. A ktoś inny, no zaufałem Chrystusowi, od tego momentu jestem zbawiony. Nie wiem, on nie jest emocjonalny, łezka się nie polała. Nie, on nie ma świadectwa, on chyba nie uwierzył tak naprawdę. No to nie jest kryterium. Kryterium jest to, w co on uwierzył i w jakiego Zbawiciela on uwierzył, a nie otoczka emocjonalna co do tego. Albo inne rzeczy. Możemy patrzeć na to, jak ktoś reaguje na przykład na śpiewane pieśni. Czy ktoś podnosi ręce, czy nie podnosi rąk. Czy się modli w duchowy sposób, głosząc kazanie przy tej modlitwie. Czy się modli tak nieduchowo. Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień. Amen. I w ten sposób się ocenia duchowość bardzo często. No ale znowu, to bardzo często są osobiste kwestie temperamentu, charakteru człowieka. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Na przykład u mnie w zborze, jakby mnie ktoś zobaczył, że ja nagle ręce podnoszę, płaczę i no, to oni by pomyśleli, co on robi? Bo oni są przyzwyczajeni, oni wiedzą, że ja taki nie jestem. Jakbym takie coś zaczął robić, no Marcinowi coś się pomieszało. Ale są bracia, gdzie to nie jest nic dziwnego, oni są bardziej emocjonalni, oni tak mają, to nie jest nic złego, że ktoś podniesie rękę i to jest jak najbardziej w porządku. Chodzi tylko o to, żeby przez to nie oceniać, czy ktoś chodzi z Bogiem, czy nie chodzi z Bogiem. Dobrze, czy co do tych zewnętrznych postaw jakieś pytania, są uwagi? Więc jeżeli nie ma nic, to z... O, nie tu. O, tutaj.
to zobaczymy na ten koncept odnowy umysłu. On jest nam pokazany w kilku miejscach i potem zobaczymy na mechanizm, jak ta odnowa umysłu działa. W Rzymian 12 rozdziale. Od 1 do 2 wersetu. Jakby ktoś przeczytał. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżniać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Czyli Paweł tutaj po 11 rozdziałach opisywania miłosierdzia, czy tam jest liczba mnoga dosłownie, miłosierdzi w liczbie mnogiej Bożych okazanych w zbawieniu, przez 11 rozdziałów mówił o usprawiedliwieniu, o odkupieniu, o pojednaniu, o dziele Chrystusa na krzyżu. W 9-11 mówił o zbawieniu Izraela i o tym, jak Bóg jest wierny Izraelowi, miłosierdzie Boże nad Izraelem. I w 12 rozdziale mówi: proszę więc was, bracia, ze względu na te miłosierdzia Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, bo to jest wasza rozumna służba. Więc to, co Paweł tutaj nam mówi, jest to, że jedyną logiczną rzeczą, rozumną rzeczą, tam jest takie słowo, które oznacza dosłownie, to jest logiczny wniosek, jedynym logicznym wnioskiem z tego wszystkiego, co było w tych 11 rozdziałach powiedziane, jest złożyć siebie jako żywą ofiarę Bogu. Ktoś rozumie naukę o zbawieniu, ktoś zrozumiał Bożą łaskę okazaną w zbawieniu, ktoś rozumie te wszystkie rzeczy, o których tutaj jest mowa, i Paweł mówi, jedyne, co jest teraz rozsądne, to oddać się Bogu na służbę. Mówi, złóżcie wasze ciała jako żywą ofiarę. Żywą, czyli dobrowolnie się złóżcie. Żywa ofiara może zejść z ołtarza. Jeżeli się kładzie na ołtarzu, to jest bardzo dobrowolna ofiara. My mamy siebie złożyć, nasze życie, nasze ciała, wszystko w rezultacie tego, że pojęliśmy dzieło Chrystusa dla nas i zbawienie, jakie On nam zapewnił, jako logiczny wniosek z tego mamy złożyć swoje życie na ofiarę Bogu. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Paweł ostrzega przed byciem nielogicznym, przed byciem absurdalnym chrześcijaninem, który nie składa swojego ciała jako żywą ofiarę, nie służy Bogu, ale to jest nielogiczne, to jest absurdalne. Paweł mówi, to jest chore. Jeżeli rozumiesz łaskę Bożą, to powinieneś złożyć swoje życie w ofierze. I dlatego do Koryntian mówi, czy nie wiecie, że wasze ciała są świątynią Ducha Świętego? A idziecie do tych świątyń i współżyjecie z prostytutkami? Paweł mówi, to jest nielogiczne, wy jesteście chorzy na głowę. Jak Duch Święty w was mieszka, to powinniście żyć dla Boga. I dlatego Paweł mówi, albo nie wiecie, albo zapomnieliście, albo ja czegoś nie dopowiedziałem. To jest logiczny wniosek z naszego zbawienia. I powinniśmy sobie o tym przypominać, wzywać do tego, żeby składać siebie na ofiarę. I teraz mówi w 12 rozdziale od 2 wersetu, jak to się ma stać, jak złożyć siebie na ofiarę. Właściwie no to jest mechanizm tego, żebym ja to mógł we właściwy sposób zrobić. Mówi, nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. I jakby ktoś się jeszcze nie obudził, albo kawa jeszcze nie dotarła, to taki jeden pastor to nazywa tak. To jest postzbawienna epistemologiczna rehabilitacja. To tak, na dobudzenie się. Ale to jest bardzo skomplikowane stwierdzenie. No to ja to po prostu odnową umysłu nazywam. Ale epistemologia to jest dziedzina nauki, która nam mówi, w jaki sposób oceniam prawdę. Dlaczego wiem, że to, w co wierzę, jest prawdą? Jak wiem to, co wiem?
Skąd ja to wiem, skąd wierzę, że to jest prawdą? Więc my musimy przejść rehabilitację naszego umysłu. My musimy przyjąć nowy standard prawdy i nowy standard rzeczywistości, który nam Słowo Boże wyjaśnia. I najpierw nam mówi Paweł, nie dostosowujcie się. I ja tu troszkę greckich słów włożyłem, dlatego że zrozumienie ich, co one znaczą, lepiej nam pomoże zrozumieć, co on tutaj nam dokładnie przekazuje. Więc dostosować się to znaczy przyjąć formę lub kształt czegoś, być zidentyfikowanym z czymś albo podążać za jakimś wzorcem. Więc wszyscy do momentu zbawienia byliśmy martwi w grzechach, żyliśmy w tym świecie i byliśmy włożeni w formę tego świata. Myśleliśmy w określony sposób, z tego wynikało, że postępowaliśmy w określony sposób. I to jest to, co Biblia mówi, kiedy mówi o świecie, kosmos, czyli system tego świata, system myślenia, filozofia świata kierowana przez szatana. I my byliśmy do tego dostosowani, my się z tym identyfikowaliśmy, podążaliśmy za tym. I później nam mówi, nie dostosowujcie się, teraz, kiedy już jesteście zbawieni i jedyną logiczną rzeczą dla was jest oddać siebie Bogu, to mówi, nie dostosowujcie się, ale się przemieńcie. Metamorfo, przejdźcie metamorfozę. To znaczy zmienić się od środka. Coś musi się stać, żebyście wy się zmienili od środka. Bo jeżeli ktoś mi tylko powie, nie rób tego i rób to, i to nie będzie zmianą od środka, ja będę faryzeuszem. Tak jak mówiłem, ja będę miał zewnętrzną postawę, że jestem miły i uśmiechnięty, a wewnątrz będę myślał, ty to kiśmaki i owaki. Więc to nic nie pomoże. Dla Boga taka zmiana nie ma wartości. Mówi, przemieńcie się, przejdźcie metamorfozę. W jaki sposób? Gdzie ta metamorfoza się ma stać? I bardzo często się odwraca kolejność. Najpierw ta metamorfoza nie dzieje się na zasadzie rób, nie rób. Najpierw ona się dzieje tutaj, później z tego wynika to, co robię. To nam przypowieści mówią, co człowiek myśli w swoim sercu, serce biblijnie jest tutaj, takim jest. Więc to, co ja myślę, to jak mój światopogląd, filozofia została ukształtowana, moje myślenie, tak postępuje, tym jestem. Więc Paweł mówi, musicie przejść metamorfozę, zmienić od środka i odnowić, wyremontować wasz umysł. I to słowo odnowienie oznacza stworzyć coś na nowo, co jest lepsze od tego, co było wcześniej. Nasz umysł, nasz sposób myślenia musi być stworzony na nowo. Wyremontowany całkowicie. Bo myśmy, jakkolwiek długo byliśmy niezbawieni, my byliśmy całkowicie zanurzeni w światopoglądzie tego świata. Nawet teraz, po zbawieniu, my jesteśmy bombardowani przez filozofię diabelską, która jest na tym świecie, przez sposób myślenia demoniczny. I musimy przechodzić metamorfozę umysłu. To się nie dzieje w jednej sekundzie, to się nie dzieje w jednym dniu, żeby zmienić sposób myślenia, swoje przekonania, dostosować się do tego, co tutaj jest napisane, jest trudno. Jeżeli ja w coś wierzyłem, byłem o czymś przekonany przez ostatnie 25 lat, to jest proces, żeby zacząć myśleć inaczej. I mówi, że musimy przejść tą metamorfozę umysłu, zmienić się od środka, stworzyć od nowa nasz umysł. Nasz umysł musi być jakby od nowa zrobiony, nasze myślenie musi być całkowicie wymienione, nasz sposób myślenia na nowy. Musimy zmienić się w umyśle, w naszym zrozumieniu, w sposobie osądzania, definiowania rzeczy. Po co? Żeby umieć rozeznawać wolę Bożą. To jest bardzo ważne, dlatego że żeby oddać się w ofierze Bogu, co ja muszę robić? Ja muszę czynić wolę Bożą. Żeby czynić wolę Bożą, ja muszę wolę Bożą znać. I bardzo często ja mogę myśleć, że coś jest wolą Bożą, bo według tego, czego zostałem nauczony przez ostatnie lata, jak byłem niezbawiony, to powinno być wolą Bożą, bo według tego świata to jest najlepsza rzecz do zrobienia. I jeżeli nie znam Słowa Bożego,
Ja nie dojdę do wniosku, nie, to nie jest wolą Bożą, to się nie zgadza z tym, co Pan Bóg chce ode mnie. I tutaj to słowo rozeznać, to jest słowo dokimazo, które oznacza przetestować w celu sprawdzenia jakości, czy coś jest wartościowe, czy nie. Czyli ja mam jakąś rzecz i jako coś do zrobienia, jakiś wybór, decyzję, nawet określony sposób myślenia, który ten świat chce mi wtłoczyć. I ja na podstawie tego, co wiem ze Słowa Bożego, muszę wziąć opcję A i opcję B, sposób myślenia taki lub taki, i przetestować, to jest wolą Bożą, czy to jest wolą Bożą. I ja do tego muszę mieć kryteria. Bez określonych kryteriów ocenienia, co jest właściwe, a co nie, ja nie wiem, co jest właściwe. Jeżeli ja się zatrudniam do jakiejś pracy, robimy jakiś produkt i najpierw mi nie powiedzą, nasze standardy są takie i to jest dobrze zrobione wtedy, kiedy takie i takie kryteria są spełnione, ja na oko mogę pomyśleć, no to jest dobrze zrobione. A majster przychodzi i ma taką buzię później. Co się stało? No nie znałem kryteriów. Nie wiedziałem, że taki jest standard tej firmy i że jeżeli coś jest dobrze zrobione, to musi być zrobione w ten sposób, a nie w inny. I tak samo jest w naszym chrześcijańskim życiu. My musimy, znaczy Duch Święty w nas chce wytworzyć nowy produkt, nowy umysł. I są pewne kryteria, pewien standard, żebyśmy mogli powiedzieć, ten sposób myślenia jest właściwy według Boga. Nasz majster, Pan Jezus, przyjdzie, spojrzy na to i powie, to jest mój sposób myślenia, to jest umysł Chrystusowy w tobie. Ale jeżeli ja nie wiem, co tu jest napisane, ja nigdy się nie dowiem, jaki jest standard. I nigdy nie będę miał przemienionego umysłu i w rezultacie cały czas będę w mniejszym lub większym stopniu przyjmował formę świata, sposób myślenia świata. Po prostu nie wiem. Już nie mówię o gorszym scenariuszu, kiedy nie chcę, ale ignorancja jest równie zła jak niechęć, jeżeli się kontynuuje i nie ma chęci do uczenia się. Więc i zobaczmy następny fragment, on nam to jeszcze wyraźniej pokazuje. Efezjan 4 rozdział. Czwarty rozdział, 17 werset i później 22-24. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu. I 22 do 24. Że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze brządze i odnowić się w duchu waszego umysłu. I przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Czyli znamy z dziejów apostolskich historię zboru w Efezie. Wiemy, że to był zbór, który powstał w wyniku przebudzenia, które miało miejsce, kiedy Paweł głosił Ewangelię w Efezie, codziennie nauczał w sali Tyranosa. I tam dokonało się ogromne przebudzenie. Czytamy w dziejach apostolskich, że ludzie, którzy się zajmowali czarną magią i wszelkimi innymi rzeczami, wyrzucali swoje księgi i palili je, publicznie wyznawali swoje grzechy i tak dalej. Więc mamy ogromne przebudzenie, ale Efes był tak spoganizowanym miejscem, był tak przesiąknięty diabelstwem, że mimo, że to przebudzenie miało miejsce, dalej są pewne problemy. Dalej w Efezie jeszcze nie jest tak, jak powinno być. Było wielkie wydarzenie, była wielka radość, wielkie uniesienie, ale kiedy przychodzi do codziennego chrześcijańskiego życia, jest jakaś grupa w zborze w Efezie, gdzie jeszcze nie wszystko jest tak, jak ma być. I to widzimy w 17 wersecie. Mówi, żebyście już więcej nie postępowali jak poganie, jak niezbawieni. Żebyście już więcej nie postępowali. I to oznacza, od tego momentu już nie róbcie w ten sposób. Był problem w Efezie, że jakaś część wierzących w tym zborze jeszcze nie wyzbyła się starego sposobu postępowania. Jeszcze nie wyzbyła się starego sposobu myślenia.
Paweł mówi, już więcej nie postępujcie w ten sposób. I dlatego później w 5 rozdziale mówi, kto kradnie, niech kraść przestanie. Nie okłamujcie siebie nawzajem. On w 5 rozdziale daje całą listę nakazów i zakazów i mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Więc w Efezie był problem, że jakaś część zborowników nie poddawała się odnowie umysłu. Oni dalej myśleli w stary sposób, więc postępowali w stary sposób i zasmucali Ducha Świętego, którym są zapieczętowani. I Paweł mówi od 22 wersetu, jeszcze wcześniej mówi, że jeżeli usłyszeliście Ewangelię i zrozumieliście ją, jeżeli przyjęliście i zrozumieliście prawdę o Jezusie, to powinniście rozumieć, że to, co się dotyczy waszego poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze i odnowić się w duchu umysłu i przyoblec się w nowego. Tak jak nam Paweł mówi, łaska Boża poucza nas, żebyśmy wyrzekli się światowych pożądliwości i bezbożności i na tym świecie uczciwie i pobożnie żyli. Czyli Paweł mówi, że ich postępowanie jest niezgodne z ich pozycją. Ich postępowanie jest niezgodne z prawdą Ewangelii, której się nauczyli. A czego nas uczy prawda Ewangelii? Czego uczy łaska? Że powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze. Co to znaczy? Ja byłem starym Marcinem. Stary Marcin do tej pory jeszcze jest, bo jest grzeszna natura. On już nie ma władzy, on już nie może dominować. Tak jak wczoraj mówiliśmy, on może krzyczeć, ale nie może mnie zmusić. Ja się mu muszę podporządkować, żeby zgrzeszyć. Nie może zmusić do grzechu. I Paweł mówi, ja muszę zrzucić starego człowieka. Ja muszę się nauczyć mówić grzesznej naturze nie, staremu Marcinowi nie i odłożyć te wszystkie rzeczy, które charakteryzowały mnie jako niezbawionego. W liście do Kolosan, w paru innych miejscach, Paweł nam mówi, że z jednej strony w momencie nowonarodzenia pozycjonalnie my już zrzuciliśmy starego człowieka. My jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. To znaczy, że tak jak mówię, stary człowiek, grzeszna natura, nie może już nad nami sprawować władzy. Ale z drugiej strony ja ciągle mam stare przyzwyczajenia i ja muszę nauczyć się odrzucać to i muszę się nauczyć postępować zgodnie z tym, kim jestem w Chrystusie. Więc mówi, zrzućcie z siebie starego człowieka, odłóżcie to i odnówcie się w duchu waszego umysłu. Tutaj to odnowienie w duchu umysłu, co to znaczy dosłownie? To stwierdzenie w duchu umysłu, ten duch tutaj, to jest usposobienie albo wpływ, który wypełnia i rządzi czyjąś duszą. Albo źródło jakiejkolwiek mocy, uczucia czy emocji. Duch może być użyty do jakiegoś ducha, w sensie złego ducha, czy dobrego ducha. Może być użyty do Ducha Świętego, albo może być jako wpływ czy nastawienie. Tak jak w księdze... W Pięcioksięgu Mojżeszowym jest powiedziane, że Jozue i Kaleb byli innego ducha niż cała reszta. Oni mieli inne usposobienie, coś innego nimi sterowało. Pod innym wpływem byli. Musimy się odnowić w duchu umysłu, czyli nasze zrozumienie, postrzeganie, przyswajanie, osądzanie, definiowanie rzeczy musi być odnowione zgodnie z nowym standardem. Innymi słowy, możemy tak troszkę to tłumaczenie rozszerzyć, żeby lepiej nam się rozumiało, o co tutaj chodzi. My musimy na nowo wymienić źródło, którym nasz umysł jest zasilany. Dosłownie. Kiedyś to był świat, to był system i filozofia tego świata, to było wszystko to, co mówił YouTube, telewizja i gazety. Teraz to jest to, co tutaj jest napisane. I Paweł mówi, musicie wymienić źródło po to, żeby zrzucić starego człowieka i zacząć postępować według nowego człowieka. Bez przemiany umysłu nie będzie przemiany postępowania.
i przeoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Ten nowy człowiek jest w nas, Duch Święty w nas jest, ale on się nie będzie manifestował, jeżeli my się w niego nie przeobleczemy. Innymi słowy, jeżeli my w rezultacie przemiany umysłu nie będziemy chodzić w duchu, nie będziemy stosować Słowa Bożego, które znamy, i to znaczy przeoblekać się w nowego człowieka. Innymi słowy, dać mu pole do działania, żeby on się w nas manifestował. Żeby nie uczynki ciała się manifestowały, ale owoc ducha. Żeby nowy człowiek się manifestował. Ale to wszystko zależy od tego, czy ja jako zbawiony zostanę nauczony nowego sposobu myślenia ze Słowa Bożego, i zostanę nauczony, jak chodzić w duchu, czyli odrzucić starego człowieka i przeoblec się w nowego. Ja muszę tego zostać nauczony. To się nie dzieje automatycznie. Jeżeli ktoś nie trafi do zboru, który uczy go Słowa Bożego, uczy go doktryny, nie trafi na kogoś, kto pokaże mu te fundamentalne prawdy, on tego nie wie. On nie zna Słowa Bożego, on nie wie tego. I jest mu bardzo ciężko odnowić umysł i bardzo często taki wierzący bardzo długo pozostaje w starym sposobie myślenia. Bardzo często taki wierzący przez bardzo długi czas nie jest w stanie zacząć wzrastać, dopóki ktoś nie pokaże mu, co Słowo Boże mówi i jak zmienić sposób myślenia po to, żeby postępować w nowy sposób. Więc to jest bardzo ważne i brak tej odnowy umysłu jest przyczyną braku wzrostu. To może być albo, że na początku mojej drogi z Panem niczego nie zostałem nauczony i powiedzmy był początkowy entuzjazm, chęć uczenia się Słowa Bożego, ale trafiłem gdzieś, gdzie powiedzieli, a teologia jest nieważna, ty tam się tym nie zajmuj, po prostu będziemy kochać Pana Jezusa. I on nie wie, jak myśleć inaczej, on nie wie, jak sobie poradzić ze swoją starą naturą i mamy takiego niemowlaka w pieluszkach, później mamy już nastolatka w pieluszkach, a później mamy starego chłopa w pieluszkach, duchowo mówiąc, który cały czas nie umie chodzić, nie umie jeść, nie wie, jak się sobą zaopiekować i jest chrześcijaninem taczką. Jak nie popchasz, nie pojedzie. Więc to jest problem. Wierzący musi przejść odnowę umysłu. I po przerwie zobaczymy, jak ta odnowa umysłu zachodzi i jakie Pan dał narzędzia do tego, żeby ta odnowa umysłu zaszła. Jaki jest mechanizm tej odnowy umysłu.